Rysia mówi, że po prostu na Piotrkowskiej Katarzynie tam na Świętokrzyskiej żebraków wczoraj nie wpuszczały. Oni świetnie pamiętają grę na dwóch fortepianach, jak trzeba było dostawiać krzesło prezydentowi Kaczyńskiemu, jeżeli ktoś w tej chwili chce robić rozdźwięk między tymi dwoma ośrodkami prowadzenia polityki zagranicznej, to jest dramat. Paweł Królikowski, Uniwersytet Warszawski, Łukasz Policeusz, Fundacja Połaskiego. Bardzo dziękuję. To była debata Dnia w Polsce. W galeriach jest, przychodzi do galerii i zaprasza ludzi. A tam na tej jubilerskiej, jak to tam wiocha na płocie? Ajajaj, ta Grochowska to jest taka pusta, jak i Puławska ulica. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 18. Czas na informacje dnia. Współpraca państw unijnych w dziedzinie obronności będzie ściślejsza. Trwa europejski szczyt w Brukseli. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji skierowany do dalszych prac. Będzie grzmiać i wiać. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Jest zgoda unijnych przywódców na ściślejszą współpracę w dziedzinie obronności. Decyzja zapadła w pierwszym dniu europejskiego szczytu w Brukseli. To historyczny moment, mówią niektórzy unijni dyplomaci, inni dodają, że to punkt zwrotny, jeśli chodzi o pogłębioną współpracę wojskową we wspólnocie. W ciągu 3 miesięcy mają być uzgodnione kryteria współpracy dotyczące m.in. poziomu wydatków na wyposażenie wojska, wspólnych zamówień, czy też poziomu ambicji tej współpracy, bo końcowy etap to wspólne misje wojskowe i europejska armia. I wtedy każdy kraj zdecyduje, czy przystępuje do pogłębionej współpracy obronnej, czy zostaje poza tym kręgiem. Motorem napędzającym unijną politykę wojskową mają być Francja i Niemcy. Tak mówił prezydent Emmanuel Macron. Współpracujemy ręka w rękę. Konsultowaliśmy się w tej sprawie także przed szczytem. A Polska deklaruje, że jest zainteresowana ambitną unijną polityką obronną i pogłębioną współpracą, ale pod pewnymi warunkami. Chodzi o to, by nie była ona konkurencyjna dla NATO i by pieniądze z Europejskiego Funduszu Obronnego były dostępne dla wszystkich krajów, a nie tylko dla przemysłów zbrojeniowych największych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji skierowany do dalszych prac. W czasie dzisiejszej debaty przed głosowaniem w Sejmie głos zabrał poseł PiS Dariusz Piątkowski. Poseł nie szczędził krytyki PO i PSL za działania w dziedzinie edukacji, gdy te partie były u władzy. Przez 8 lat PO i PSL demolowały polską edukację. Dzisiaj próbujecie mówić, że to wy stoicie w obronie demokracji. Jesteśmy w momencie, kiedy jest przygotowana reforma, która naprawia wasze błędy. Szanujemy jednak wolę miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum. Dlatego zagłosujemy za skierowaniem tego wniosku do komisji. Dziękuję panu posłowi. Z kolei była minister edukacji Krystyna Szumilas z PO już po głosowaniu domagała się, by Komisja Ustawodawcza zajęła się wnioskiem jeszcze dzisiaj, tak by kwestię organizacji referendum rozstrzygnąć jak najszybciej. Apeluję do pana marszałka o ogłoszenie przerwy, zwołanie Komisji Ustawodawczej po to, żeby ona napisała jedną kartkę uchwały, wpisała druk sejmowy, przekazanie tego druku dzisiaj posłom i zagłosowanie nad referendum na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie, to jutro powiemy Polakom, że kolejny raz oszukujecie społeczeństwo. Apel Krystyny Szumilas nie został jednak uwzględniony przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Pod wnioskiem o referendum zebrano ponad 900 tysięcy podpisów. W Sejmie złożono go pod koniec kwietnia. Jutro po raz pierwszy Polskie Radio wręczy swoje nagrody gospodarcze. Naczelna Redakcja Gospodarcza wyróżni przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju ojczystej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Laureaci premierowego rankingu będą uhonorowani w 6 kategoriach.
pomysłodawcą nagród jest obecny wiceszef radiowej Trójki, a do niedawna dyrektor Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia Wojciech Surmacz. Przypomina on, iż wyróżnienia będą wręczane w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu RP i dobry zarząd. Dodatkowo przyznana będzie również jedna nagroda główna. Analizowaliśmy rankingi dostępne w polskich mediach i do każdej kategorii zakwalifikowaliśmy po 15 firm, a później wyłoniliśmy po 3 nominowane. Po wstępnej selekcji firm decydującego werdyktu dokonała honorowa kapituła. Zasiedli w niej między innymi wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, dyrektorzy anten Polskiego Radia czy grono ekspertów oraz ekonomistów. Każdy mógł oddać po jednym głosie na każdego nominowanego, przyznając punkty. Kto wygrał, to dowiemy się dopiero jutro. Gala wieńcząca plebiscyt rozpocznie się o godzinie 19 w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Michał Fedusia, Polskie Radio. Pełna transmisja z wydarzenia na naszej antenie. Polski śmigłowiec wojskowy z 6 osobami na pokładzie rozbił się niedaleko Padwy na północy Włoch, podała ANSA. Według jej informacji wszyscy ocaleli w wypadku maszyny, która po zderzeniu z ziemią zapaliła się. Do wypadku doszło w trakcie ćwiczeń w rejonie Massanzago w Wenecji Ałganejskiej. Na pokładzie było 5 polskich żołnierzy i 1 Francuz. Udzielono im pomocy medycznej. Nikt nie odniósł ciężkich obrażeń, wyjaśniła ANSA. Pożar został ugaszony. Czas na prognozę pogody. Prognozy na najbliższe godziny i koniec roku szkolnego nie napawają optymizmem. Czeka nas załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla kilku województw. Synoptycy zapowiadają burze z gradem i silne porywy wiatru. Najmocniej zagrzmi na zachodzie kraju w województwie lubuskim, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Dodatkowo w województwie pomorskim można się spodziewać intensywnych opadów. Już tej nocy strefa burz przesunie się na wschód kraju. W piątek najgorszą pogodę przewiduje się właśnie tam. Burze odpuszczą dopiero w weekend. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Na początek tej godziny popołudniowego programu w Polskim Radiu 24 przenosimy się do Brukseli. Tam unijny szczyt, a na nim wspólna obronność, czyli pierwszy temat rozpoczętego po południu szczytu. Liderzy krajów wspólnoty mają zdecydować się o większej współpracy w dziedzinie wojskowości, a Polskę na szczycie reprezentuje premier Beata Szydło. Z Brukseli o szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Przywódcy krajów Unii Europejskiej mają dać zielone światło do zwiększenia współpracy obronnej, a w ciągu 3 najbliższych miesięcy dyplomaci mają ustalić jej szczegóły. Wieczorem unijni liderzy będą też rozmawiać o Brexicie. Brytyjska premier ma przedstawić wstępną propozycję dotyczącą ochrony praw Europejczyków na wyspach, a przywódcy krajów Unii będą też zastanawiać się, w jaki sposób przenieść z wysp 2 unijne agencje. Wśród unijnych liderów debiutantem jest francuski prezydent Emmanuel Macron. Przed rozpoczęciem spotkania Macron mówił dziennikarzom o ścisłej współpracy z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Pracujemy ręka w rękę z Niemcami. Mamy wiele wspólnych wniosków i celów tego szczytu. W czasie Rady będziemy mówić wspólnym głosem. Choć tematów do rozmów jest sporo, szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił przed szczytem, że jest to jedno z najspokojniejszych w ostatnich latach spotkań liderów krajów Unii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że polska premier Beata Szydło jeszcze przed rozpoczęciem szczytu spotkała się w Brukseli z przywódcami krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jutro rano spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a na dzisiejszy wieczór przewidziano jeszcze rozmowę polskiej premier z brytyjską premier Theresą May. Za kilka minut wrócimy do informacji z unijnego szczytu, a dokładnie do informacji z konferencji prasowej premier Beaty Szydło. A teraz u nas informacje Sejmu, a chodzi o wniosek o referendum edukacyjnym. Ten wniosek nie trafił do kosza, bo posłowie zdecydowali, że zajmie się nim Komisja Ustawodawcza. To oznacza, że jej przewodniczący będzie decydował, kiedy i w jakiej formie wniosek ten wróci pod obrady Sejmu. O szczegółach Ewa Wasążnik. Głosowanie w sprawie przyszłości wniosku poprzedziła gorąca dyskusja. Opozycja domagała się, aby referendum zostało rozpisane natychmiast i zarzucała rządzącej większości próbę zepchnięcia tego problemu na boczny tor. Dlaczego nie chcecie dopuścić do tego referendum i macie zamiar go zamrozić dziś w zamrażarce, jaką jest Komisja Ustawodawcza? Dlaczego mówicie dużo o woli suwerena, kiedy jesteście opozycją, natomiast zapominacie o tym natychmiast, kiedy rządzicie? Rodzice, dziadkowie, nauczyciele zebrali prawie 1 000 000 podpisów. Zmarnowaliście już
już 2 miesiące. Referendum nie może być tylko instrumentem do wykorzystywania obywateli, tylko powinno być obligatoryjne, które trzyma was wszystkich w ryzach. Tymczasem przez 8 lat wymieliliście, teraz wy się boicie referendum edukacyjnego. Na ataki opozycji odpowiedział Dariusz Piątkowski z PiS, który przypomniał poprzedniej koalicji jej błędy w polityce edukacyjnej. Doprowadziliście do tego, że liceum stało się 1,5-rocznym kursem przygotowawczym do matury. Zmusiliście działaczy opozycji antykomunistycznej do tego, aby głodowali w obronie historii w polskiej szkole. Zmusiliście miliony rodziców do tego, aby zbierali podpisy w obronie swoich dzieci, które przymusowo chcieliście wysyłać do szkoły. Nie reagowaliście na likwidację tysięcy szkół i zwolnienia dziesiątków tysięcy nauczycieli. Dzisiaj próbujecie mówić, że to wy stoicie w obronie demokracji. Dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy jest przygotowana reforma, która naprawia wasze błędy. Szanujemy jednak wolę miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum. Dlatego dokument trafi teraz do Komisji Ustawodawczej. Jej przewodniczący Marek Ast z PiS-u zapowiada, że posłowie zajmą się wnioskiem w najbliższym możliwym terminie. Na przyszłym posiedzeniu zastanowimy się nad tym, w jakim terminie wniosek na komisji będzie procedowany. Ja nie wykluczam, że nawet na najbliższym posiedzeniu, ale w tej chwili za wcześnie o tym mówić. No w zasadzie nie widzę jakiejś potrzeby pilnych prac, no bo bez względu po prostu na to, kiedy Komisja Ustawodawcza się sprawą zajmie i tak ostateczna decyzja należy do Sejmu. Pod wnioskiem o referendum podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Kierownictwo resortu obrony nie kryje radości. Firma The Jet International wycofała bowiem skargę na umowę, jaką resort zawarł z Boeingiem w sprawie zakupu średnich samolotów dla VIP-ów. Wczoraj do Polski przyleciała pierwsza tego typu maszyna, a jutro skargę w tej sprawie miał rozpatrywać Warszawski Sąd Okręgowy. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki, który negocjował z Boeingiem umowę, powiedział informacyjnej agencji radiowej, że wycofanie tej skargi to dla nas dobra wiadomość. Jesteśmy zadowoleni, bo to gwarantuje, że umowa nie zostanie unieważniona, że możemy zrealizować kontrakt na dostawę kolejnych 3 samolotów do najważniejszych osób państwa i potwierdza de facto tą naszą tezę, że tylko producent tak poważne zamówienie może ze względu na szereg okoliczności dostarczyć do polskiego MON-u i tak naprawdę ta decyzja powinna być od początku dokładnie taka, jaka była ostatecznie, czyli skierowanie zamówienia z wolnej ręki od producenta samolotu. Skarga jednego z oferentów ma związek z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Na początku kwietnia izba ta uznała, że resort obrony nie mógł zawrzeć umowy z Boeingiem z wolnej ręki, a wcześniej unieważnić postępowania zgodnego z ustawą o zamówieniach publicznych. Orzeczenie to zaskarżyło też Ministerstwo Obrony, przypominając, że Krajowa Izba Odwoławcza kilka dni wcześniej zgodziła się na warunkowe zawarcie właśnie takiej umowy. Wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki pytano o to, czy wycofa skargę z Sądu Okręgowego, powiedział, że na razie nie podjął decyzji w tej sprawie. Nie zgadzam się z tą oceną KIO co do tego, że były jakieś uchybienia w trakcie tej procedury. Ta procedura przygotowania zakupu samolotu dla najważniejszych osób w państwie trwała wiele lat. W wyniku analiz okazało się, że jest tylko jeden producent samolotu. To na zasadzie opisanej w prawie zamówień publicznych można dokonać takiego zakupu z wolnej ręki i to powinno zostać potwierdzone, więc tu jeszcze będziemy oceniali, czy warto jakąś dyskusję prowadzić z sądem, czy nie. Na razie jest pewne to, że Wydział Gospodarczy Stołecznego Sądu Okręgowego zajmie się sprawą jutro przed południem. Jeśli do tego czasu MON nie wycofa swojej skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, to sędziowie mogą albo odnieść się do tego wniosku resortu i przy okazji do decyzji Krajowej Izby, albo też uznać, iż nie ma podstawy do rozpatrywania skargi, bo druga skarga firmy The Jet International została wycofana. Reasumując, chodzi o to, że najprawdopodobniej zakup małych maszyn do przewozu najważniejszych osób w państwie nie będzie zagrożony i otwiera to drogę do kolejnych zakupów samolotów do przewożenia tak zwanych VIP-ów. Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci, Jan Paweł II, dzieła Matejki i Wyspiańskiego, utwory Krzysztofa Pendereckiego, meblościanka, a może kotlet schabowy z kapustą i ziemniakami. Co jest naszym dziedzictwem? To pytanie stawia nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie pod tytułem #dziedzictwo. Jak zapewniają kuratorzy, będzie to jedna z największych wystaw w historii polskiego muzealnictwa. Monumentalna wręcz ekspozycja jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przez kilka godzin przed wernisażem wystawy, o której patronuje Polskie Radio, obejrzał Paweł Pawlica.
Na ekspozycję trafiło 650 obiektów. Zostały podzielone na 4 kategorie. Geografia, język, obywatele i obyczaj. Najstarszy eksponat to denar z czasów Bolesława Chrobrego. Na wystawę trafiła też sztuka współczesna. Wszystkie prace, które Państwo widzicie na wystawie, pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. I ta kolekcja jest właśnie takim zwierciadłem, które odbija historię polskiego dziedzictwa. Jest także tym zwierciadłem, które my się odbijamy. I wreszcie jest tą skarbnicą narodowej pamięci, skarbem polskości, który możemy dzisiaj odkrywać, zobaczyć, jakie treści się w nim kryją. Treści, których się często nie spodziewamy, a jednocześnie te kanoniczne, które możemy zobaczyć na nowo. Mówi kurator wystawy i wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Ekspozycja ma przede wszystkim wywołać dyskusję o tym, czym jest dziedzictwo, jak jest współcześnie postrzegane i co do niego możemy zaliczyć, dodawał Andrzej Betlej, dyrektor muzeum. Jest to wystawa, którą można określić jako olbrzymi zbiór obiektów podporządkowanych pewnym ideom podstawowym, łączącym się z pojęciem dziedzictwa, obiektów, z którymi można się utożsamiać. Ekspozycja zajmuje 3 sale na 3 piętrach budynku. Wszystkie obiekty poza jednym znajdują się w 2 pierwszych. Choć zwiedzanie obu tych sal może zająć nawet kilka godzin, to warto wykrzesać z siebie siły i wyjść na ostatnie piętro gmachu. Tam dział edukacji przygotował tak zwaną ikonosferę. Na ruchomych sześcianach znajduje się 120 obrazów, które w sposób mniej lub bardziej oczywisty nawiązują do dziedzictwa. Obrazy można w dowolny sposób zestawiać ze sobą. To na przykład Józef Piłsudski na kasztance, sceny z polskich filmów, Jan Paweł II, zdjęcia z festiwalu w Jarocinie, tradycyjnych dla naszej kuchni potraw, czy redaktora Marka Niedźwieckiego. Polskie Radio jest częścią naszego dziedzictwa. Myślę, że Polskiego Radia to jest też coś takiego, co nam brzmi gdzieś wszystkim w głowach. Szukaliśmy tutaj takiego klucza różnych mediów, żeby to nie były tylko obrazy traktowane jako wizerunki, ale również takie postaci, które są kojarzone może nie ze względu na swoją twarz, ale ze względu na swój głos, czy ze względu na swoją działalność. To jest fenomen, bo Marek Niedźwiecki jest chyba jedynym, poza może Wojciechem Manem, radiowcem, którego twarz bardzo dobrze znamy i kojarzymy, prawda? To jest w ogóle kostka, której tematem jest idol. Chcemy to też pokazać, że wybierając jeden obraz i rezygnując z kolejnych, to tamte 3 pozostałe zawsze są z tyłu. I one, mimo iż ich nie chcemy, to one są wokół nas. To znaczy dziedzictwo jest z pewną spuścizną, nad którą nie mamy kontroli. Możemy ją kształtować w pewnym momencie, tak samo jak możemy obracać nasze sześciany w Muzeum Narodowym, ale nad pewnymi rzeczami nie mamy kontroli, bo żyjemy w Polsce, żyjemy w wspólnym kraju. Mówili Filip Skowron i Dorota Jędruch z działu edukacji muzeum. Teraz w gmachu głównym trwają ostatnie przygotowania do wernisażu wystawy. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz przedstawiciele rządu i parlamentu. Dla zwiedzających ekspozycja będzie dostępna od jutra. O narodowym dziedzictwie i szczegółach ekspozycji z Krakowa Paweł Pawlica. Tu Polskie Radio 24, już 16 po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. A teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Brukseli, gdzie trwa unijny szczyt z udziałem polskiej premiery Beaty Szydło. Czas poznać szczegóły po konferencji prasowej szefowej polskiego rządu. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście jesteśmy w trakcie posiedzenia. Zakończyła się pierwsza część dotycząca bardzo ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w zakresie zewnętrznym, jak i wewnętrznym Unii Europejskiej. Przedstawiłam stanowisko Polski, które bardzo mocno wspiera konkluzje zaproponowane w tej części obecnego szczytu Rady Europejskiej. W naszym przekonaniu Europa powinna robić więcej dla swojego bezpieczeństwa, tak właśnie w zakresie zewnętrznym i wewnętrznym, zagrożonym przez terroryzm. Rozmawialiśmy o tym. Są różne propozycje. My stoimy na stanowisku, że przede wszystkim to nadszedł czas na to, żeby walka z terroryzmem była skuteczna. I dobrze, że ten temat wybrzmiał dzisiaj na naszym posiedzeniu. I również myślę, że ta konkluzja, które zostały przyjęte, pokazują, że tego typu pomyślenie zaczyna przeważać w Unii Europejskiej. Polska jest gotowa do wzmacniania europejskiej polityki obronnej oraz do przystąpienia do wzmocnionej współpracy strukturalnej, czyli PESCO. Kluczowe oczekiwania Polski to spójność działań Unii Europejskiej z NATO. Naszymi zobowiązaniami w ramach tej
organizacji oraz naszymi krajowymi planami obronnymi. Na wniosek Polski zostały sformułowane ścisłe zapisy w sprawie NATO, odnoszące się także do deklaracji warszawskiej. Będziemy zabiegali, aby polityka unijna odpowiadała na wyzwania dla bezpieczeństwa płynące tak z południa, jak i ze wschodu. Unijna polityka bezpieczeństwa musi być oparta o równowagę strategiczną. Konkluzje we właściwy sposób odnoszą się do celów Europejskiego Funduszu Obronnego. Chcemy, by był on w pełni dostępny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i dlatego zabiegaliśmy o odnotowanie tam firm o średniej kapitalizacji, takich jak PGZ, a także firm mniejszych i średnich. Konkluzje odniosły się także do utworzonego niedawno Centrum Eksperckiego do Spraw Zagrożeń Hybrydowych z siedzibą w Helsinkach. Polska, przypomnę, jest państwem założycielem centrum i aktywnie włączy się w jego pracę. Centrum będzie zajmować się w całym spektrum zagrożeń hybrydowych, w tym tych płynących z południa i, co szczególnie ważne, ze wschodu. Chcę również odnotować, że z inicjatywy Polski powstał list dotyczący znaczenia budowy rynku cyfrowego dla Europy. List podpisany przez 17 szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Jest to dowód naszej determinacji i gotowości do współpracy w tej sprawie. Chcemy ambitnej i szybko wprowadzanej w życie agendy cyfrowej. W pełni ukształtowany rynek cyfrowy przyniesie roczny wzrost unijnego PKB o kwotę 415 miliardów euro. Jest to kluczowy dziś wymiar wspólnego rynku i filar strategii odpowiedzialnego rozwoju prowadzonego przez polski rząd. Dziękuję Państwu. Dzień dobry, Dominika Ciasić, TVP. Pani premier, dzisiaj był w Brukseli także Grzegorz Schetyna, który na spotkaniu z szefami rządów wywodzącymi się z partii chadeckiej zadeklarował w imieniu Platformy Obywatelskiej, że samorządy kierowane przez Platformę oraz parafie będą przyjmować uchodźców. Powiedział na początek o grupie kilkudziesięciu osób, kobiet z dziećmi. I pytanie jest takie, czy to nie stoi w kolizji ze stanowiskiem rządu, który nie chce przyjmować uchodźców i jakie są możliwości prawne, by coś takiego miało miejsce. Czy może po prostu samorząd powiedzieć, że wbrew decyzji rządu będzie przyjmować osoby i czy to mają być osoby zweryfikowane, czy też nie? Politykę migracyjną prowadzi rząd i wykorzystywanie dla celów politycznych nieszczęścia, jakim jest los tych, którzy próbują dotrzeć do Europy i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jest po prostu niegodne. I myślę, że warto, żeby liderzy polskiej opozycji przestali wreszcie uprawiać politykę właśnie na problemie migracyjnym. Polski rząd mówi bardzo jasno i naprawiamy to, co poprzedni rząd, przypomnę, rząd Platformy, reprezentowany przez panią Ewę Kopacz, przy wsparciu Donalda Tuska, przewodniczącego Donalda Tuska, zaakceptował, czyli politykę, która miała doprowadzić do przyjmowania migrantów w Polsce. Zgodzono się na kwoty. Będziemy jutro bardzo rozmawiać na ten temat, to będzie temat jutrzejszego spotkania, ale my w tej chwili proponujemy rozwiązania, które z jednej strony, i chcę to bardzo mocno podkreślić, mają przede wszystkim skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy pomagają. Prowadzimy bardzo ożywioną i ambitną politykę humanitarną. Chcemy wspierać tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują tam na miejscu. I tyle informacji z Brukseli po konferencji prasowej premier Beaty Szydło tuż przed i w trakcie unijnego szczytu przywódców państw Unii Europejskiej. Kwestia uchodźców to dopiero przed nami, a za nami już debata na temat pogłębionej współpracy obronnej, ale pod pewnymi warunkami, jak mówi polska premier. Często mówi się o politycznej burzy w Brukseli. Tej na razie, jak słyszymy, nie ma. Jest zgoda co do pewnych kwestii. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej i czy możliwa jest nowa polityka migracyjna, ewentualnie kompromis tutaj obecnie istniejącej. Na razie w Brukseli burzy nie ma, ale są te prawdziwe burze. Synoptycy nie mają żadnych wątpliwości i ostrzegają, że czeka nas wręcz załamanie pogody. Jak mocne, o szczegółach Grzegorz Maciek.
to nie będzie pogodny koniec roku szkolnego. Wieczorem intensywne opady pojawią się najpierw na zachodzie kraju, mówi Kamil Walczak, synoptyk z IMGW. Najintensywniejsze zjawiska będą w województwach zachodnich, czyli lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie. Tam może spaść do 40 mm opadu, a wiatr może osiągnąć nawet do 100 km na godzinę. Możliwe są podtopienia, ostrzega Dawid Witkowski, hydrolog z IMGW. Prognozowane opady burzowe nie będą powodowały większych wezbrań, aczkolwiek możliwe są nieznaczne podtopienia w zlewniach mniejszych dopływów górskich, zwłaszcza Odry i Wisły, jak również na obszarach miejskich. W piątek załamanie pogody na wschodzie kraju. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I tyle jeśli chodzi o pogodę. Za kilkanaście minut po godzinie 17:18 połączymy się z naszym korespondentem w Moskwie. Tam Maciej Jastrzębski i zapytamy go m.in. o reakcję na oskarżenia, o hakerskie ataki na Stany Zjednoczone. Tu Polskie Radio 24 na zegarze 17:23. Czas na felieton. Dziś Monika Mamukowska. Felieton kulturalny. Lubią Państwo pstrykać fotki swoim nieletnim dzieciom? No pewnie, przecież są takie słodkie. A jakie robią zabawne minki, jakie śmieszne pozy przybierają. Szczególnie w czasie wakacji rodzice mają czas i chęć, żeby pozachwycać się i utrwalić zachowanie pociech na plaży, w parku, na spacerze. Przecież każdy kroczek wart jest utrwalenia. Przecież maluchy tak szybko robią się większe. Proszę sobie wyobrazić, że przez stulecia dorośli pozostawali nieczuli na urok małego człowieka. Ci zamożni jak najwcześniej powierzali je mamkom, niańkom i wychowawcom. Ci biedniejsi nakładali na starsze lata rośle rozliczne obowiązki, w tym matkowanie młodszemu rodzeństwu. Uwiecznianie dzieciaków na portretach to albo był dowód wyjątkowej do nich miłości, albo kryła się za tym polityka. Hans Holbein młodszy, malarz nadworny Henryka VIII, jest autorem tego szczególnego kontrfektu. Oto dwuletni Edward, książę Walii. Ładny blondynek spogląda na świat niedziecięco poważnymi oczyma. Prawą rączką nosi w geście przypominającym błogosławieństwo, jak mały Chrystus. Nie bez powodu Holbein tak pokazał następcę tronu. Chodziło o legitymizację kościoła anglikańskiego, którego głową obwołał się król, zrywając z papieskim prymatem. Niestety książę Edward słabował od urodzenia, cierpiąc zdaniem jednych na wrodzoną kiłę, według innych na gruźlicę. Ani pozory wszechmocy, ani złotogłów, jaki chłopczyk został wystrojony, ani też owa poza, Chrystusa poza, nie ochroniły go przed chorobami. Dożył zaledwie 15 roku życia. Inny nadworny mistrz, Diego Velázquez, sprawił, że córka Filipa IV, króla Hiszpanii, zyskała nieśmiertelność, choć też nie zżyła zbyt długo. Margarita, bo o niej mowa, została cesarzową rzymsko-niemiecką w wieku 15 lat, a 7 lat potem zmarła w połogu. Aby cesarz Leopold I, a prywatnie dodać warto jej wuj, mógł śledzić dorastanie narzeczonej, do Wiednia wysyłane były wizerunki Małgosi w różnych fazach rozwoju. Najpierw cesarz zobaczył ją 3-letnią, ubraną w różowo-złotą kreację z wachlarzem w rączce, w której chyba lepiej by wyglądała lalka. Potem pozowała jako 5-latka, ubrana w srebrzysto-białą krynolinę, a 8-letnia wystąpiła w bogatym niebieskim stroju z wielką mufką. Doprawdy musiała być naprawdę cierpliwą modelką, a może po prostu była dobrze wytresowana. Jednak jeszcze bardziej przykro niż na widok Margarity robi się na widok jej brata, księcia Filipa Prospera. Na płótnie Velázqueza bledziutki, drobny 2-latek ledwo stoi. Widać, że jest śmiertelnie chory. Jak słaby starzec opiera się o fotel, na którym spoczywa biały piesek z znacznie lepszej kondycji niż jego pan. Chłopczyka obwieszono licznymi amuletami, które miały go chronić przed wyrokami losu. Okazały się jednak nieskuteczne. Zmarł 2 lata po namalowaniu obrazu. Ale teraz będzie coś optymistycznego. Peter Paul Rubens, jako jeden z niewielu artystów, nie wstydził się uczuć ojcowskich i chętnie dawał im wyraz, portretując swoje pociechy, a miał ich, proszę Państwa, 8. I myślę, że gdyby miał teraz komórkę, gdyby w ogóle dziś żył, gdyby miał komórkę czy kamerę, to zamiast rysować czy malować, stałby się nałogowcem fotografowania. Mój ulubiony obraz to Helena Furman, druga żona Rubensa, z
synkiem i córką. Sama Helena nie była wtedy zbyt stara, miała zaledwie 20 lat, ale była dojrzała emocjonalnie i potrafiła dać dowody macierzyńskich uczuć. I popatrzmy, na kolanach matki mości się wygodnie 3-letni Franz, pupil całej rodziny. Tuż obok stoi 4-letnia Klara Johanna i z zachwytem wpatruje się w braciszka. A wszyscy są pięknie ubrani, dobrze odżywieni, a co najważniejsze, emanujący spokojem. I takich właśnie relacji życzę każdej rodzinie, nie tylko w czasie wakacji. Reklama. Z różą w dłoni i łezką w oku. Żegnamy szkołę na koniec roku. Dla nauczycieli piękne, czerwone, 60-centymetrowe róże z okazji końca roku szkolnego. Już od teraz w Lidlu 3,99 za sztukę. Tylko 3,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato. Wow, zuch dziewczyna. Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom bzu.pl, agenta lub oddział. BZU. Możesz na nas polegać. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne ₩1,49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne tylko ₩1,29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Po reklamie. Autopromocja. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, co decyduje o większych wpływach z tytułu podatku VAT i czy tak zwana podzielona płatność skuteczniej uszczelni system podatkowy w Polsce. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła 18.30, czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Premier Beata Szydło powiedziała w Brukseli, że Polska jest gotowa przystąpić do pogłębionej współpracy obronnej, ale pod pewnymi warunkami. Unijni przywódcy w pierwszym dniu europejskiego szczytu zgodzili się na zacieśnianie współpracy wojskowej. Szefowa polskiego rządu zwróciła uwagę, że musi być zagwarantowana spójność działań Unii Europejskiej i NATO. Zapewniony ma być też równy dostęp do unijnych funduszy na rozwijanie obronności, by wspierane były nie tylko przemysły zbrojeniowe dużych krajów. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji skierowany do dalszych prac. Przed głosowaniem w Sejmie opozycja apelowała, by zająć się wnioskiem jak najszybciej. Krzysztof Paszek z PSL-u wniósł, by Komisja Ustawodawcza przygotowała projekt uchwały i przedstawiła go Sejmowi do 6 lipca. Poseł obawia się, że Komisja Ustawodawcza nie będzie nad wnioskiem pracować. Co skutecznie zablokuje na wiele miesięcy albo i do końca kadencji przeprowadzenie referendum. Krystyna Szumilas z PO mówiła, że od momentu złożenia w Sejmie wniosku z wymaganą liczbą podpisów minęły 2 miesiące. Zarzucała rządzącym opieszałość w tej sprawie. Apelowała, by wnioskiem zająć się jak najszybciej. Komisja Ustawodawcza dzisiaj może się zebrać, przygotować uchwałę i możemy referendum przegłosować. Dariusz Piątkowski z PiSu zarzucił poprzedniej koalicji PO-PSL demolowanie systemu edukacji. Jesteśmy w momencie, kiedy jest przygotowana reforma, która naprawia wasze błędy. Szanujemy jednak wolę 1 miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum. Dlatego zagłosujemy za skierowaniem tego wniosku do komisji. Dziękuję panu pośle. Wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego trafił do Sejmu w kwietniu. Podpisało go ponad 910 tysięcy obywateli. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Reforma edukacji minister Anny Zalewskiej wchodzi w życie 1 września.
Zakłada m.in. likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Inicjatorzy referendum domagają się cofnięcia reformy. NATO pomoże Libii w walce z terroryzmem, zapowiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po spotkaniu z premierem Libii w Brukseli. Leżąca w północnej Afryce Libia od kilku lat pogrążona jest w chaosie po upadku reżimu Muammara Kaddafiego. To właśnie z wybrzeży tego kraju do Europy płynie obecnie najwięcej uchodźców i imigrantów. W ostatnich dwóch latach NATO rozpoczęło niewielkie misje szkoleniowe w krajach, które sąsiadują z terenami, gdzie toczą się konflikty. Chodzi m.in. o Tunezję i Jordanię. Sojusz chce teraz pomóc Libii, gdzie od upadku ówczesnego prezydenta Kaddafiego w 2011 roku toczą się bratobójcze walki między frakcjami niedawnych partyzantów. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w Brukseli, że grupa ekspertów sojuszu spotkała się niedawno z ekspertami z Libii w Tunezji. Jak mówił, NATO chce jak najszybciej wysłać ekspertów na miejsce do Trypolisu, by pomóc odbudować Ministerstwo Obrony. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest upewnienie się, że eksperci obu stron spotkają się jak najszybciej to możliwe, być może w ciągu kilku tygodni, i uzgodnią kolejne kroki całego pakietu pomocowego. NATO już od ponad roku zapowiadało stworzenie w Libii misji szkoleniowej, ale sytuacja na miejscu jest szczególnie trudna. Po obaleniu Muammara Kaddafiego doszło do wojny domowej toczonej pomiędzy poszczególnymi frakcjami rebeliantów. W ubiegłym roku udało się doprowadzić do utworzenia rządu jedności narodowej, ale nie udało się zatrzymać toczonych w wielu miejscach walk. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Wyjazdy w bezpieczne miejsca, wyszkoleni opiekunowie i strzeżone kąpieliska. To najważniejsze elementy programu Patent na bezpieczne wakacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przypominamy, na co należy zwrócić uwagę, planując wakacyjne podróże, mówi Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Patentem na bezpieczne wakacje jest, począwszy od wychowania dzieci w domu, zawsze rozmowa z nimi na czasami trudne tematy, ostrzeganie dzieci przed używkami, wysyłanie dzieci tylko z doświadczonymi opiekunami, co jest też bardzo ważne w przypadku korzystania z kąpieli, gdzie powinna być odpowiednia ilość ratowników. Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia GIS-u Aleksandra Lusawa przypomina, że odstępstwa od standardów trzeba zgłaszać do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Przede wszystkim, jeśli wysyłamy dziecko na kolonie, obozy, prosimy o zwrócenie uwagi na temat warunków sanitarno-higienicznych. Jeśli te warunki budzą jakiekolwiek nasze podejrzenie, czyli na przykład na ścianie znajduje się grzyb, albo sprawdzamy, że jakość pomieszczeń, w których dzieci mają odpoczywać, urąga wszelkim standardom, prosimy o to, żeby nie zwłocznie zgłaszać to do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. A dane kontaktowe do powiatowych stacji można znaleźć na stronie internetowej GIS-u. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis gospodarczy. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Polacy muszą oszczędzać na emeryturę w ramach trzeciego filaru lub w inny sposób. Takie wnioski stawili eksperci podczas 12. Forum Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie. Dr Marcin Wojewódka, radca prawny i ekspert w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, mówi, że środki z ZUS-u nie wystarczą na zapewnienie w przyszłości wysokiej emerytury. Możemy sobie jasno powiedzieć, to nie będą kokosy. Nie będziemy zadowoleni z tego, co otrzymamy z wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego oszczędzanie na dodatkową emeryturę jest niezbędne. Bez względu na to, jak to nazwiemy, jest to po prostu niezbędne. Tak, jeżeli ktoś chce mieć godną emeryturę, jakkolwiek ją sobie definiuje, to musi oszczędzać dodatkowo. Nie ma trzeciej drogi. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął w tym tygodniu rozsyłanie listów do ubezpieczonych o stanie ich kont i środkach na nich zgromadzonych. Kolejne 1 270 000 gospodarstw domowych zyska szybki internet w Ministerstwie Cyfryzacji. Podpisano umowy na drugi nabór dofinansowania budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w programie Polska Cyfrowa. Chodzi o budowę sieci światłowodowej do oddalonych wsi i miasteczek. Dzięki likwidacji tzw. białych plam na mapie szybkiego internetu ma szansę lepiej rozwijać się polska przedsiębiorczość, podkreśla wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby tam w tych małych mieścinach, miejscowościach, wioskach i miastach i miasteczkach tworzone były perspektywy do rozwoju gospodarczego, którego nie było do tej pory. A więc perspektywy dla małych firm, średnich, dla mikrofirm, dla takich firm, które będą budowały polski kapitał. A polski kapitał to właśnie Polska na swoim. Możliwe, że jeszcze jesienią tego roku zostanie ogłoszony trzeci nabór na dofinansowanie budowy infrastruktury w programie Polska Cyfrowa. Finalnie rząd planuje zapełnić mapę szybkiego internetu do 2023 roku.
Państwowa Inspekcja Pracy apeluje o ochronę dzieci w okresie prac polowych. Inspekcja we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała wykaz czynności, których nie powinny wykonywać dzieci do lat 16. Zabronione jest m.in. powierzanie im kierowania ciągnikami rolniczymi czy obsługiwanie maszyn rolniczych jak kombajny, kosiarki czy prasy do słomy i siana. Więcej informacji na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Czas na informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Kończy się pierwszy dzisiejszy mecz piłkarskiego Pucharu Konfederacji. Po 80 minutach Kamerun remisuje w Petersburgu z Australią 1-1. A to są obligacje samorządowe, a to są obligacje komunalne i czym one się różnią, to już będzie takiemu zwykłemu człowiekowi trudno. A jeżeli nie daj Boże jeszcze stracił na tym interesie, no to będzie miał jakąś awersję później do ryzyka, prawda? I nie da się namówić na nic innego jak na trzymanie gotówki albo ewentualnie pieniędzy w banku na bardzo niski procent, prawda? Jak wiemy w tej chwili te procenty są niskie i z pewnych innych względów, o których się zresztą mówi dość głośno i oficjalnie ze względu na te wszystkie sytuacje związane z polityką monetarną, no, raczej nie należy się spodziewać, że będą tu jakieś gwałtowne zmiany. Prawda? Bo chodzi nam o popieranie rozwoju. No i wreszcie teraz jeszcze jest bardzo ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Pewna część społeczeństwa, ale to jest naprawdę niewiele osób, proszę mi wierzyć, posiada akcje spółek giełdowych. Tych osób było więcej. Generalnie w tych spółkach mamy 3,3% oszczędności, ale to się zmienia, bo w tej chwili akurat mamy dobrą koniunkturę na giełdzie i akcje spółek są notowane wysoko. Równie dobrze może się okazać za 2 czy 3 dni, że to już nie jest 3,3% tych oszczędności, tylko to będzie na przykład połowa tego. A więc jeżeli ktoś ma dużo czasu, ma wiedzę, ma umiejętności, ja zresztą znam takich ludzi, którzy fascynują się tym, żeby powiedzmy sobie grać na zwyżki, na zniżki kursów akcji na giełdzie, to oczywiście można sobie na to pozwolić, ale to nie jest dla przeciętnego człowieka i raczej ja bym odradzała takiemu zwykłemu, drobnemu ciłaczowi, do jakich ja też należę, żeby w to się angażować, bo to są, jak powiedziałam, dosyć niebezpieczne instrumenty. Część tych akcji, o których mówimy, być może też jest pozostałością prywatyzacji, bo jak pamiętamy, pewna grupa osób, które były zatrudnione w prywatyzowanych przedsiębiorstwach, dostawała akcje. Ale ja nie bardzo w to wierzę, dlatego że to coś takiego się zrobiło jak przy NFI, prawda? Że niby wszyscy żeśmy mieli prawo, ale potem ktoś to wszystko skupił i to przeważnie za bezcen. I ja sądzę, że tak jak było zresztą z akcjami lotu, prawda? Pamiętamy tę aferę, jak miał być lot zniszczony i sprzedany, no w tej chwili odbił się od ziemi i mam nadzieję, że będzie latał równie wysoko jak zawsze. No ale jak mówię, z tymi akcjami spółek giełdowych to trzeba bardzo, bardzo uważać, bo raczej to nie jest dla zwykłych ludzi, którzy mają rzeczywiście ograniczone zasoby. Bo jak ktoś ma dużo, to może zaryzykować. No może akurat mu się wygra. Pani profesor, rozmawiamy o tym, jak oszczędzają Polacy. Na koniec 2016 roku oszczędności gospodarstw domowych wyniosły 1,3 biliona złotych. Wyniosły więcej tak naprawdę. No właśnie. Właśnie, bo jeszcze pominęliśmy fundusze inwestycyjne, ale o tym to powiemy sobie później. Ja bardzo się boję tego. Żebyśmy wiedzieli, że te procenty, o których mówi pani profesor, to jest struktura. To jest tylko 1,3. Czyli 1,3. My mamy w ogóle, jeżeli by chodzi kwotowo, jakby to ująć, my mamy w ogóle oszczędności w kraju. Jeżeli wszystko zsumowałam, co można było zsumować w krajowych instytucjach, nie w polskich, tylko w krajowych, czyli tych, które są licencjonowane i podlegają polskiemu nadzorowi i polskiemu prawu, to mamy około 1,3 biliona złotych. Natomiast gdybyśmy dodali do tego jeszcze, i to był stan na koniec 2016 roku, w tej chwili tego jest trochę więcej, no, ale gdyby dodać do tego również, ja tego tutaj nie pokazywałam, bo to nie jest dla zwykłych Polaków, oszczędności, które mamy za granicą, to tam jest prawie 500 000 000 złotych. Według tego, co Narodowy Bank Polski pokazał. Więc bo łącznie oszczędności krajowe i zagraniczne polskich gospodarstw domowych sięgają mniej więcej
prawie 2 bilionów złotych. Prawie 2, bo tam jest 1 bilion 880 milionów. Tak, to są bardzo duże sumy. Mniej więcej, gdybyśmy zsumowali wszystkie te oszczędności i krajowe, i zagraniczne, to by była równowartość naszego PKB. Czyli te oficjalne. To są te oficjalne. To są takie dane, które mamy oficjalne i które mówię, ale jak mówię, większość z Państwa na pewno nie oszczędza w zagranicznych bankach, bo to nie są oszczędności przedsiębiorstw, to są oszczędności ludności, gospodarstw domowych, czyli ludności. A więc jeżeli mówię 1,3 biliona, to są nasze oszczędności, które są tutaj w kraju. I mamy jeszcze pół biliona złotych, które jest ulokowane za granicą, ale ja sądzę, że te pół biliona to raczej są to depozyty bądź inne instrumenty finansowe, może jakieś obligacje, może akcje, może udział w funduszach inwestycyjnych. Przede wszystkim osób bardzo bogatych, no a takich bardzo bogatych osób w Polsce według tego, co tam kiedyś były badania GUS-u, no jak to w tej chwili wygląda, jest powiedzmy kilkaset. A są takie osoby, które oszczędzają za granicą jako... One nie oszczędzają, one po prostu tam trzymają swoje zasoby finansowe. Ale są, czy wszyscy są tam rozpoznawani z imienia, nazwiska i obywatelstwa? Myślę, że niekoniecznie, dlatego że jak ktoś ma takie duże pieniądze, to raczej no, w ogóle występuje, ja, prawda, jako osoba bardzo powszechnie szanowana, jak się należy nisko kłaniać. Mamy kilku takich, prawda, znanych. Czasami te osoby umierają w taki sposób, dosyć powiedziałabym zagadkowy, no, ale pieniądze zostają, ich rodziny dalej je mają. Myślę, że tym się nie ma co zajmować, bo to są tak duże pieniądze. Być może, że to są jacyś biznesmeni, którzy kombinowania, jakieś tam kariery podobili, lokowali swoje pieniądze za granicą. Nie sądzę, żeby przeciętny... A rozmawiamy dzisiaj o takim... Rozmawiamy o Polakach, którzy żyją tutaj w kraju w normalnych warunkach, żeby człowiek, który zarabia nawet więcej niż przeciętnie, nawet zarabia bardzo dobrze, nawet gdzieś zajmuje wysokie stanowisko gdzieś tam przez jakiś czas i otrzymuje z tego tytułu wysokie dochody, czy pracuje na dwóch, trzech posadach i zarabia, żeby on był w stanie lokować te pieniądze za granicą. Także może darujmy sobie te pół biliona złotych najbogatszych. Ale to 1,3 biliona złotych na koniec 2016 roku jako oszczędności gospodarstw domowych, czyli przeciętnych obywateli. To depozyty złotowe w bankach to jest 50%, no tak, walutowe 4,6. Tak. Około 600 miliardów. Skarbowe, czyli papiery wartościowe. Akcje spółek giełdowych, to już powiedzieliśmy, zostały nam fundusze inwestycyjne. No właśnie, z tymi funduszami to jest taka ciekawa sprawa. Bo gotówka też już była. To znaczy gotówka, to powiedziałam, jest około 13%. Więc gdybyśmy powiedzieli tak naprawdę, czym Polacy głównie trzymają pieniądze, ponieważ to nie są duże oszczędności, bo na co Polacy oszczędzają? Przede wszystkim oszczędzają na czarną godzinę, albo są to oszczędności celowe, tak? Czyli wiedzą, że coś tam chcą mieć w przyszłości, no i będą oszczędzali. Na wesele syna, studia. Na przykład na wesele, na studia, na to, że może ktoś będzie chory i trzeba mieć jakieś zabezpieczenie. Albo jak powiedziałam, to są najczęściej takie na czarną godzinę. Tak, na czarną godzinę, jeżeli ktoś ma, to tak stara się. Ja znam wiele osób, które mają naprawdę niewielkie dochody. Na przykład mój brat, on ma dochód rzędu 1,5 tysiąca złotych miesięcznie, ale on z tego jeszcze potrafi odłożyć. No, nie wiem, jak on to robi, ale on potrafi. Więc i znam bardzo wiele. Powinien wypadać zarządzanie. Tak, to jest dobre zarządzanie. Znam również bardzo wielu emerytów, prawda, takich, którzy mają bardzo niskie emerytury na poziomie średniej lub poniżej i oni przynajmniej te 100-150 zł miesięcznie z tej groszowej emerytury, często jest o 1000-1200 zł, też potrafią odłożyć. A więc skłonność do oszczędzania to jest, powiedzmy, pewna cecha wrodzona, tak, bo są inne osoby, które mają znacznie wyższe dochody i ciągle mówią, że im brakuje i tkwią w długach. Więc to jest, powiedzmy, kwestia jakiegoś takiego podejścia do życia, czy chciałabym mieć teraz, zaraz, już, czy nie. Ja w ogóle nie chciałabym tego oceniać, prawda? Generalnie jednak wydaje mi się, że bardzo dobrym i pozytywnym zjawiskiem jest to, że Polacy zaczęli oszczędzać, że to jest przede wszystkim efekt tego, że nam się jednak ten wzrost gospodarczy przekłada również na poprawę położenia szerokich, coraz szerszych grup społecznych, że tylko, że jest to trochę niebezpieczne z drugiej strony. Bo jeżeli człowiekowi się żyje trochę lepiej, to zazwyczaj jest tak, no żyje mi się lepiej, obiecują, że będzie jeszcze lepiej, no to kiedy będzie to lepiej? Tak? I bardzo wtedy przykre jest, jeżeli się usłyszy, no lepiej to już było.
Generalnie, jeżeli byśmy chcieli mówić o dużej skali oszczędzania, to są takie badania, które przeprowadzała jedna z firm ubezpieczeniowych, nie polskich, ale takich o zasięgu światowym. I oni się zastanawiali, jak to jest, że w jednych krajach tak ludzie chętnie oszczędzają i w różne rzeczywiście wtedy instrumenty, no bo rzeczywiście, no jak ktoś jest biedny, to trzyma tę gotówkę i najlepszym wypadku obligacje, prawda, i te depozyty bankowe. A jeżeli ktoś jest zamożniejszy, no to mówię, to może zaryzykuje, bo może stracę te pieniądze, ale może zyskam więcej, prawda? Przy czym przestrzegam, żeby nie było tak jak z Amber Gold. Nie można kierować się tak, że wszystkie swoje oszczędności wkładam, tak jak nie wkłada się wszystkich jak do jednego koszyka, więc, a już na pewno nie wtedy, kiedy ja słyszę jakieś bardzo atrakcyjne propozycje, że zarobię na tym bardzo szybko. Jeżeli ja coś takiego słyszę, to uciekam, bo się boję, że to może być oszustwo. Ale generalnie o co chodzi? Jeżeli w Polsce będzie mniej więcej taki dochód na mieszkańca, jak jest w krajach tych, powiedzmy, średnio zamożnych czy zamożnych, a to trzeba powiedzieć, że to jest około 45 tysięcy dolarów rocznie na mieszkańca. No my jesteśmy mniej więcej tak na poziomie około 30 tysięcy, więc też nie jest już to źle, bo to zbliżamy się do tej granicy, to wtedy rzeczywiście zaczynają te oszczędności bardzo szybko przyrastać i to te oszczędności długoterminowe. Bo jak powiedziałam, człowiek, który wiąże z trudem koniec z końcem, ale ma tę potrzebę oszczędzania, zabezpieczania się na przyszłość, taki człowiek może odłożyć niewiele. W związku z tym ten przyrost tych oszczędności jest niewielki. I jeżeli potem stajemy się coraz zamożniejsi, to te oszczędności bankowe, no one mają też swoje granice gwarancji, prawda? Można mieć rachunki w kilku bankach, jak ktoś jest bardzo zamożny. Ale potem kusi nas, żeby spróbować czegoś innego, prawda? Czegoś bardziej wyrafinowanego. No i właśnie w tym celu są fundusze inwestycyjne. Bo przeciętny człowiek raczej nie potrafi dobrze zarządzać swoim portfelem akcji, nawet jeśli je ma. Jeśli ja bym miała akcje, ja nie mam, ale gdybym miała, to bym przede wszystkim cieszyła się, że firma dobrze prosperuje i że raz na rok dostanę dywidendę, jeśli firma wygospodaruje zysk, prawda? Bo dywidenda to jest udział w zyskach spółki, no, której jestem akcjonariuszem. Jeżeli ja natomiast nie umiem tego robić, albo nie mam czasu, albo nie mam, bo to oczywiście jest bardzo pracochłonne i wymaga konkretnej wiedzy i ustawicznego śledzenia, co tam się na tym rynku dzieje, to wtedy rzeczywiście można zaangażować swoje pieniądze w fundusze inwestycyjne. I te fundusze inwestycyjne to jest sporo, dlatego że to jest no, około miliarda złotych, nawet powyżej miliarda złotych mamy tam zaangażowanych oszczędności Polaków. Czyli są to ludzie, którzy zaufali jakimś instytucjom rynku finansowego i powierzyli im swoje pieniądze właśnie po to, że sami no, nie potrafią, ale jednocześnie uważają, że to, co gotówka, no, która leży w domu, to w ogóle nie pracuje, więc nie przynosi dochodu. Depozyty bankowe w gruncie rzeczy też nie za bardzo, prawda? No, obligacje tak, ale jest słaba reklama i słaba znajomość tego instrumentu i tego rynku. No, w związku z tym fundusze, które są dosyć agresywne, ładnie umieją się reklamować, obiecują często bardzo dużo, często na danych historycznych, które wcale nie muszą się sprawdzić w przyszłości, zachęcają ludzi do tego, żeby powierzać im swoje pieniądze. Ja myślę, że to nie jest zła propozycja, ale dla tych, co mogą trochę stracić. Ja myślę oczywiście o prawdziwych funduszach, tych, które są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a nie o funduszach typu Amber Gold. Dlatego zanim państwo byście się zdecydowali, żeby swoje oszczędności zaangażować w jakiś fundusz inwestycyjny, to jest tak, bardzo łatwo można wpisać w Google'ach KNF i wtedy nam się otworzy strona Komisji Nadzoru Finansowego i oni tam przestrzegają. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli jakaś instytucja jest niewiarygodna, to tam będzie ostrzeżenie. Można też zobaczyć, jakie są te fundusze, które mają licencję. Trzeba to zawsze sprawdzać. Nie można nigdy, nigdy zaufać komuś, kto mówi, że ma fundusz inwestycyjny i w związku z tym, jak mu się powierzy pieniądze, to on zainwestuje w jakieś tam cudowne rzeczy, nie wiem, w ropę, w gaz, w coś takiego. To może tak być, oczywiście, ale trzeba sprawdzić, czy to jest osoba wiarygodna. Bo mówię, gdyby ci ludzie, którzy powierzyli swoje oszczędności Amber Gold, ale nie tylko, bo było mnóstwo innych przykładów, to jest najgłośniejszy, gdyby oni chociaż przez chwilę, bo nie wszyscy byli ludźmi takimi łatwowiernymi, chociaż przez chwilę zadali sobie pytanie, czy ten, który do mnie przychodzi z taką ofertą, to jest taki, naprawdę mogę mu zaufać, bez niczego, bez sprawdzenia, to może by nie byłoby tak strasznej tragedii o takich rozmiarach, bo dla wielu osób to była tragedia, absolutnie. Także jeżeli popatrzymy na te
na te, takie jak gdyby główne instrumenty, bo to się nazywa instrumentami finansowymi, ponieważ na tym można grać. Grać w jaki sposób? No grać w ten sposób, że angażuje się w coś i albo powiększę swój majątek, czyli swoje oszczędności, albo niestety je pomniejsza. Jest to pewna gra. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj dwa instrumenty, które są związane bezpośrednio z rynkiem kapitałowym. Jeden, który ja uważam za dosyć atrakcyjny, ale jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. To znaczy, tu na pewno na tym stracimy, nie odzyskamy swoich pieniędzy raczej, mianowicie ubezpieczenia na życie. Gdybyśmy na to popatrzyli, bo ubezpieczenia na życie to naprawdę jest taka polisa, która jest wystawiana na rzecz kogoś, kto dziedziczy po nas wszystko, jak umrzemy. I jeżeli rzeczywiście dbamy o to, żeby nie zostawić kogoś z tym kłopotem, jest nawet taka reklama w telewizji, to trzeba mieć pełną świadomość, że pieniądze, które tam włożymy, raczej nie wzrosną nam, bo oni będą brali za zarządzanie, za rezerwę, za ochronę i tak dalej. Ale gdyby się zdarzyło tak, że odejdziemy z tego świata do lepszego, to nasi bliscy nie zostaną bez dodatkowego jakiegoś zabezpieczenia. To nie są duże sumy, ale to są sumy bardzo potrzebne zwykle w takich sytuacjach. Z tym, że to jest ubezpieczenie dosyć drogie. Nawet jeżeli jest reklamowane jako tanie, to jest ubezpieczenie, które kosztuje za kilkuset złotych miesięcznie, rocznie, przepraszam, jeżeli to jest takie standardowe ubezpieczenie, czyli od jakiejś niewysokiej kwoty. Natomiast jeżeli to są ubezpieczenia, bo zazwyczaj to jest do 100 tysięcy złotych. I to jest bezpieczne pod tym względem, że jest gwarancja również, podobnie jak przy depozytach bankowych, tylko trochę niższa, bo tam jest na 30 tysięcy euro. Przy depozytach mamy 100 tysięcy euro, więc 3 razy więcej. Ale to jest bezpieczne w tym sensie, że no jeżeli chcemy zapewnić spokój sobie i naszym bliskim na wypadek naszej śmierci, to na pewno warto. Chociaż, jak mówię, to jest też uzależnione od wielu czynników. Natomiast bardzo drogie są ubezpieczenia indywidualne, prawda? Jeżeli ja chcę sobie jakąś dużą sumę, to jest i kosztowna procedura, i długa, i rzeczywiście z tą składką wtedy trzeba się liczyć z tym, że to nie jest forma oszczędzania, to jest forma zabezpieczenia. My kupujemy poczucie bezpieczeństwa. No i ostatnia grupa oszczędności, to są otwarte fundusze emerytalne. Panie profesor, zaprosimy naszych odbiorców, radiosłuchaczy, telewidzów i wtedy oczekując na telefon poprosimy o wyjaśnienie tej ostatniej formy oszczędzania. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Nasłuchacze spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014 i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Grażyna Cyparowicz. Pani profesor, jednostki rozrachunkowe to w tych innych... No właśnie, te inne. OFE. Tak, to są otwarte fundusze emerytalne, bo to są pieniądze Polaków, którzy zostali ustawowo zmuszeni w 1999 roku do przekazywania części swojej składki do tej piramidy finansowej. Bo ja cały czas mówię, że to jest piramida finansowa i to oczywiście jest jasne, dlatego że piramida finansowa to jest taki twór, który dotąd funkcjonuje, dopóki otrzymuje zasilanie i oczywiście z zewnątrz, prawda? I ta składka emerytalna, która powinna zostać w ZUS-ie, a której brakowało, bo przekazywano ją do OFE i potem minister finansów chciał pożyczać własne pieniądze, żeby były wypłacane emerytury. Te właśnie głodowe emerytury, o których mówimy. No to OFE to wszystko właśnie, jak powiedziałam, przez długi czas akumulowały. Potem minister Rostowski zbuntował się i powiedział, no nie, nie, już dosyć tego, panowie, ja mogę wam te pieniądze dalej przekazywać, ale nie będę płacił za pieniądze, które ja, przecież są moje, prawda, i wtedy zabrał tą część obligacyjną. No kiedyś już tłumaczyłam, jak to było, że składka szła do ZUS-u i tam powinna była być przekształcona w emerytury, bo tak działa każde ubezpieczenie, każde. Każde. To nie jest fundusz inwestycyjny. Fundusz inwestycyjny to powierzamy pieniądze i patrzymy, co z tego będzie. Natomiast przy ubezpieczeniach jest tak, że my nie mamy żadnego prawa do składki, chyba że wobec nas spełni się ryzyko, prawda? Jeżeli się spełni to ryzyko, no to oczywiście tak. No to tak jak w tym przy tych
tych ubezpieczeniach na życie. No jeżeli umrę, to po mojej śmierci ten, kto był uposażony, prawda, tak. No to on dostanie te pieniądze, ale ja najpierw muszę umrzeć. Musi się spełnić to ryzyko, inaczej pieniądze nie są moje. Oczywiście są jeszcze inne formy tego ubezpieczenia, ale one wtedy przypominają właśnie takie fundusze inwestycyjne, prawda? To już nie jest, to mieliśmy te polisy, lokaty i te inne przekręty, o których się teraz też tak mówi. Ludzie nie bardzo widzieli, z czym mają do czynienia. Wracając jednak do OFE. Więc jak mówię, tam zostało mniej więcej 150 miliardów w tej chwili. Tych pieniędzy, które były prawdziwymi pieniędzmi, zostały zaangażowane w dużej części w akcje. W tej chwili te akcje zyskały na wartości, ja tam patrzyłam, to jest rząd około 130 miliardów złotych w tej chwili, wartość tych akcji. Zresztą oczywiście może się zmienić, bo to się zmienia, jeszcze dwa miesiące temu to było tylko 109 miliardów, więc widzicie Państwo, jakie są duże wahania. Jest trochę pieniędzy w depozytach, niedużo, około tam 12 miliardów złotych i trochę pieniędzy w obligacjach korporacyjnych, no bo obligacje Skarbu Państwa nie mogły być już nabywane przez OFE, no bo jak powiedziałem, minister Rostowski się zbuntował, powiedział, że nie będzie płacił za własne pieniądze, które wcześniej w mocy zresztą ustawy zostały tam przekazane. Ale to są w każdym razie pieniądze Polaków. Czy one są duże? No zależy, jak się na to patrzy. Średnio dla osoby, która ma w tej chwili powyżej 50 lat, takie oszczędności to wynoszą od 15 tysięcy do 18 tysięcy złotych. Więc to nie jest dużo, bo gdyby to policzyć, ile wyjdzie, to no bo przecież, ja mówiłam, składka to było paliwo giełdowe. A jak jest paliwo, no to ono daje energię tej giełdzie i rzeczywiście giełda nam się pięknie rozwinęła, między innymi dzięki OFE i dzięki całej tej reformie, która ograbiła z emerytur Polaków, bo Polacy już nie mają emerytur. Ci, którzy się urodzili po 69 roku, oni mają tylko w tej chwili takie rentierskie zabezpieczenie, które nie jest zabezpieczeniem, no, te minimalne emerytury może dostaną, chyba że państwo zmieni system, ale to jest chyba dłuższa sprawa. W każdym razie tam jest mniej więcej, tak jak powiedziałam, od 15 do 18 tysięcy dla tych, co mają w tej chwili po 50 lat. Są też bardzo młodzi ludzie, to są ludzie w wieku powiedzmy 16, 17, 18 lat, czyli tacy, którzy jeszcze nie pracowali. I oni też mają całkiem spore pieniądze, niektórzy mają po 7, po 8 tysięcy, bo to są renty po rodzicach, bo pamiętamy, że środki z OFE są dziedziczone, ale nie tak, jak sobie to wyobrażają niektórzy, że to można od razu wziąć, tylko są zapisywane na koncie. No chyba, że jest taka sytuacja w przypadku mojego syna, prawda, że no, wiadomo, że jak w takim wieku, jak syn zmarł, ale jak powiedziałam, OFE przez dwa miesiące zdążyło spalić 2 tysiące złotych, także zamiast 5 tysięcy